Cześć, witajcie na kanale 365 Dni o Piłce. Jesteśmy po spotkaniu Pogoń Szczecin AKR Reykjavik, czyli mecz eliminacji Ligi Konferencji, pierwsza runda. Portowcy wygrywają wysoko i absolutnie zasłużenie. Wydaje mi się, że mecz pod ich dyktandem, na ich warunkach. Pierwsza połowa absolutnie po mistrzowsku rozegrana, czyli wszystko się zgadzało, to co się zgadzać miało, czyli dominacja nad słabszym piłkarsko rywalem. Środek pola po stronie absolutnie Pogoni Szczecin. Piłka szła szybko, piłkarze wchodzili do gry w trójkącie na małej przestrzeni, wyglądało to rewelacyjnie. Pogoń gra z pomysłem, z polotem, duża wymienność pozycji, wchodzenie z drugiej linii, m.in. Kamila Drygasa, który ustrzelił w tym meczu dublet. Wydaje mi się, że będzie to fundamentalna postać Pogoni Szczecin w przyszłym sezonie. W nadchodzącym oczywiście sezonie. Co może się nie podobać i być jednym z takich czynników, które mogą dawać do zastanowienia, to na pewno fragmentaryczne tracenie koncentracji. Wydaje mi się, że gorszy fragment, właściwie jeden gorszy fragment w tym spotkaniu, to kiedy rywale zdobyli bramkę na 4-1, która ostatecznie ten wynik jakby ustaliła. Natomiast rzeczywiście Pogoń w tym 10-15 maksymalnie minutowym fragmencie wyglądała trochę słabiej. Widać było, że gracze byli rozbici, że ciężko było się skupić i sfokusować na tym, żeby po prostu piłkę przejąć. Dochodziło do głupich strat. Przypominam sobie między innymi stratę nad własnym polem karnym kapitana drużyny, czyli Damiana Dąbrowskiego. Natomiast wracając do pozytywnych akcentów, to naprawdę zaimponował mi między innymi Sebastian Kowalczyk, piłkarz, który świetnie grał w rozgrywkach 21-22, a w tym sezonie również obok Drygasa Dąbrowskiego wspomnianego może być absolutnie fundamentalną postacią. Wynik wysoki, wynik przed rewanżem, który jest praktycznie już przesądzony o tym awansie, chociaż pamiętajmy, że piłka nożna uczy pokorę i jeszcze niczego nie możemy być pewni. Natomiast osobiście nie spodziewałem się tak jednostronnego wyniku, głównie po pierwszej połowie, natomiast w drugiej również wysoka dominacja. Widać to m.in. na statystyce strzałów, gdzie do pewnego stopnia właściwie rywale Pogoni nie mieli w ogóle strzałów celnych. Wydaje mi się, że dobra robota wykonana przez trenera Pogoni Jensa Gustafsona, oficjalne spotkanie pierwsze za nim. Dobrze się pokazał przed własnymi kibicami w meczu domowym, które to stadion ma świetną atmosferę. Widzieliśmy w trakcie meczu, że już te wszystkie trybuny są wykończone, niestety jeszcze niepełne. Trwają wykończenia, natomiast wygląda to imponująco. Syreny, które wyły czterokrotnie po strzelonych bramkach, to wszystko absolutnie z takim dreszczem emocji i wygląda to imponująco. Jestem ciekaw, jak to wyglądałoby na żywo. Natomiast fakty są takie, że Pogoń wygrywa wysoko i pewnie 4-1 z drużyną z Islandii. Dzięki za odcinek. Oczywiście standardowo zachęcam do subskrypcji kanału, do postawienia kciuku w górze, do śledzenia kanału i do zobaczenia po spotkaniu pucharowym Lechii Gdańsk, bo już właściwie za kilkanaście minut przed nimi starcie również w ramach eliminacji Ligi Konferencji Europy. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.